Mateusz Mosternak, udało się w ostatniej chwili zakontraktować walkę na grudzień, chyba pozytywna wiadomość taka na koniec roku. Całe szczęście tak. No, sytuacja jest teraz trudna, więc nie ma co wybrzydzać, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Fajnie, że jest gala, dzięki czemu mogę zachować rytm startowy, treningowy, więc same plusy. No ale ten rywal to na pewno to nie jest ten poziom, na który, w który celujesz, tak? Co wiesz o tym argentyńskim Urlisiu? W ostatniej walce boksował z Tyschenką, oglądałeś ten pojedynek, co o nim wiesz w ogóle? Nie, akurat z Tyschenką nie oglądałem, tam chwilę jakiegoś tam innego pojedynku oglądałem. No jest to pięściarz, bym powiedział, może niewyszkolony perfekcyjnie technicznie, natomiast w związku z tym, że jest niewyszkolony, to ma jakby takie swoje naturalne odruchy, który nie ma tego w kanonach pięściarskich i jest moim zdaniem trudny do boksowania. No ale wydaje mi się, że jak będę aktywny, na mocnym pressingu z nim zaboksuję, no to powinno być dobrze. Bo niespecjalnie lubisz boksować z takimi pięściarzami, z którymi nie wiadomo co, czego się w ringu spodziewać. No generalnie jest taka zasada, że fajnie boksuje się z klasykiem, a ktoś ma niestandardowy styl, no to jest trudniej z tego względu, że trudno się na kogoś takiego przygotować, bo ciężko znaleźć sparring partnerów, ciężko bronić od niektórych akcji, od niektórych tak w cudzysłowie cepów, ale no to jest boks, myślę, że na moim poziomie powinienem sobie dać radę. Właśnie. A to, że w ostatniej walce zrobił dystans z Tyschenką, to jakoś ci siedzi w głowie, żeby go skończyć przed czasem, czy po prostu na luzie wychodzić do ringu, żeby wygrać walkę? No, jakby Tyschenko wiele osiągnął, ale moim zdaniem to jest raz, że jest świeży, dwa, no jakby Usyk jest mistrzem olimpijskim i Tyschenko jest mistrzem olimpijskim, no ale jednak uważam, że to dwie różne ligi i Tyschenko jak dla mnie oprócz warunków fizycznych, no jakby niczym specjalnie nie zaskakuje. Właśnie, wspomniałeś Usyka, jak ci się podobała ta walka z Cisorą? Byłeś czymś zaskoczony, rozczarowany ze strony Usyka? No ja myślałem, że ten pojedynek będzie łatwiejszy dla Usyka, że jednak swoją szybkością, mobilnością, techniką będzie w stanie obskoczyć Cisorę. A tutaj już od pierwszej rundy dziwnie, nigdy go nie widziałem, że on wchodzi do klinczu, trzyma, zazwyczaj na nogach przechodził, zachodził za rękę. No tutaj tego nie było i pytanie, czy Usyk nie był w formie, czy w takiej formie był Cisora, czy po prostu waga robi swoje, bo tam bodajże było 20 kilka kilogramów i jednak może łatwiej jest przepychać się z cruiserem w jednej wadze, tu jednak te wielkie plecy Cisory robiły duże wrażenie na Usyku. No tak, ale Cisora bije takimi ciosami, które z Warszawy w zasadzie było widać. Nie byłeś zaskoczony, że jednak Usyk w początkowej fazie walki przynajmniej trochę tych ciosów wyłapywał, a nie pojawiła się taka myśl, że może ten refleks już nie jest taki, jak był kiedyś? Usyk w swojej karierze miał już na przykład, uważam, że w średniej formie był na przykład z kim? Nie podobała mi się walka Usyka, na przykład z Bridgesem słaba, natomiast z Gassiewem był w doskonałej formie. W doskonałej formie był z Tony Bellew, więc nie wiem, wydaje mi się, że przeplatany. Jeszcze tam pamiętam, już nie pamiętam nazwiska, natomiast z Hunterem była też taka niepodobna walka. Na przykład z Mczunu, więc ma jakby takie przeplatane. Być może stwierdzili, że na kogoś tak wolnego jak Cisora i powiedzmy, no też nie jakiś rewelacyjnych warunkach fizycznych, że nie potrzebuje aż tak mocno eksploatować organizmu, bo jakby energię trzyma na kolejnych rywali, na mocniejszych, większych. No, ale to jest boks, wszystko się może zdarzyć i wydaje mi się, no, że no też na przykład Joshua w walce z Dillianem White'em był mocno ruszony i nie pokazał się, a chyba dwie walki później już był mistrzem świata, więc jakby no nie można tak patrzeć jakby bezpośrednio na jeden ten pojedynek. Wydaje mi się, że Usyk ma z każdym szansę w kategorii najcięższej. No może za Tysonem, poza Tysonem Fury, bo wydaje mi się, że on wybitnie nikomu nie będzie pasował i też ma nieludzkie zdrowie i jest to pięściarz moim zdaniem najlepszy obecnie, ale z innymi, kto wie, zobaczymy. Czy ta walka nie zweryfikowała jakiejś twojej opinii na temat szans Usyka w ciężkiej? Nie. No miał, dla mnie na przykład ta walka pokazała, że Usyk faktycznie w półdystansie szału nie ma.
i jak na przykład, nie wiem, tak jak Hopkins w pół dystansie gdzieś zawsze potrafił wejść komuś pod ręce, tu przykliczować, nie wiem, powykręcać rywalowi ręce, że ktoś, nie wiem, Juan Palska, puncher i jakby Hopkins był w stanie gdzieś go poklinczować, sparaliżować mu ruchy. Natomiast tutaj Usyk tego nie ma, a wydaje mi się, że w kategorii ciężkiej będzie musiała być w którymś momencie taka faza pojedynku, że będzie musiał stanąć choćby na moment, gdzieś przyjąć, sklinczować, odpocząć. No nie da się uciekać od tych największych gigantów tej kategorii, bo jednak no, to też wszystko zamiera masę siły i myślę, że tu będą musieli nad tym aspektem popracować. Dobra, Usyk był już mistrzem junior ciężkiej, ty zamierzasz jeszcze być. Jak przygotowanie teraz do tej walki z Ulrichem? Rywal, umówmy się, jest z średniej klasy, ale jak idą przygotowania? Znowu tak jest to dzielone między Wrocław a Dzierżoniów? Tak, to musi być dzielone z tego względu, że ja pracuję. Więc część treningów robię u siebie we Wrocławiu, część tutaj z Piotrkiem. Więc jakby w ostatnich walkach, czy to z Radczenko, czy w ostatniej z Mabiką, wychodziło to dobrze. No i na razie tak to będzie musiało zostać. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Ogólnie jestem w dobrej formie, tak mi się wydaje, i jestem gotowy. To zwycięstwo z Mabiką zaowocowało pojawieniem się twoim ponownym w rankingu WBC. 12 pozycja, to jest pas, który mierzysz, bo tam się teraz dzieją dziwne rzeczy. Mówi się o obniżeniu tego limitu, cruiser. Jak to wpływa na twoje plany? Bo mówiłeś, że o tym 84 by się zmieścił. Nie no, dla mnie jest tak naprawdę bez różnicy, bo jak walczę w 91, to praktycznie nie zrzucam wagi, a jakbym walczył w te 8... Czyli teraz nie chcesz, tak? Nie, tam 2 kg może. Więc bym się musiał trochę pomęczyć, natomiast to też nie byłoby jakieś specjalnie trudne. Więc ostatnio tak naprawdę, nie zrzucając wagi, po którymś treningu ważyłem 89-200 chyba. Więc to nie byłby dla mnie problem. No zobaczymy, jak to pójdzie. No z tego dziś, co słyszałem, że tam prezydent Federacji WBC mówił, że ostatnia walka... No tak, pół roku. Tak, tak, a później już kolejna obrona będzie musiała być w niższym limicie. No zobaczymy, jak pójdą inne federacje. No, nie wiem. Ja... Słuchaj, to dla ciebie chyba dobry scenariusz, bo tak patrzę na czołówkę. Nawet w Polsce nie wyobrażam sobie, żeby Michał Cieślak na przykład do 80 szedł. Krzysztof może, Włodarczyk może, tak, ale ty mówisz, że jesteś gotowy. To byłby dobry scenariusz, bo część tych cruiserów z WBC na pewno wyleci. Ja myślę przede wszystkim, że kilku fajnych półciężkich by przyszło. Nie wiem, Kowaliow, Baterbijew i tego typu. Wydaje mi się, że ten Kanadyjczyk, no jest kilku Pascal być może. A to 7 kilo do góry to jednak jest nadal jeszcze jakiś przeskok, nie? To jest. No, dla mnie osobiście... Bez sensu są zrobione te kategorie wagowe, bo jak ja miałbym to decydować, to ja bym zmienił naprawdę kilka kategorii, chociażby od super średniej bym, nie wiem, zrobił 170, tak, półciężko bym zrobił 180 funtów, to mogłoby być ta junior ciężka 190 i później, nie wiem, 210, taki powiedzmy 95-6. A zabrania 101, no to taka dla mnie dlatego to się nie przyjmie, bo to jest bez sensu pomysł, no bo jeśli tak naprawdę zawodnik, nawet który waży 110 kg, śmiało mógłby zejść do kategorii tej 101,5. No tak, ale to... taki Wilder czy Usyk, to nie od razu mówią, że oni chcą boksować o pas wagi ciężkie, a nie jakieś tam... No właśnie, i pytanie teraz, kto zostanie w ciężkiej? No to teraz, nie wiem, sytuacja będzie tak, że sztucznie niektórzy będą dobijać, żeby mieć więcej niż te 90, 101,5? Dla mnie, no nie wiem, dla mnie to takie trochę bez sensu jest. Dla mnie ten brutalny jest ten ruch z obniżeniem wagi, no bo to część na siłę zostanie wypchnięta wyżej, jeśli będzie chciał boksować w WBC, no ale dla ciebie to jest dobry ruch. Jeszcze powiedz, bo sparowałeś z Mariuszem Bachem podobno, tak? No. Były jakieś takie, jak to wyglądało, jak ci się boksowało z takim super bridgerem? Super bridger, to tak, plus bridger. No Mariusz, trudno się z kimś takim sporyć, dlatego że jakby każda, jego ręce ważą i jakieś zwykły lekki cios po prostu mnie przestawia, czy gdzieś na blok,
próbuje to przyjąć, czy gdzieś schodzić. No, generalnie dobrze jest też sparować, ja tak osobiście uważam, i z lżejszymi, i z cięższymi, dlatego że nie zawsze w swojej kategorii pewne rzeczy można przerobić, dlatego że jest bardzo mało czasu. Wiadomo, jak z kimś się ma przewagę szybkości, to można sobie coś popróbować, jakieś techniki i później próbować to wdrażać w swoim limicie. Więc takie urozmaicenia. No dobra, jak widzisz Mariusza w starciu z Furym? No, w sumie jest całkiem ciekawym sparring partnerem. No generalnie Hughie jest takim, bym powiedział, gorszą wersją kuzyna i też jest niewygodny. No, moim zdaniem bardzo ładną walkę dał na przykład Powietkinowi i walka Powietkin ją wygrał, ale nie miał łatwo. I myślę, że Mariusz właśnie będzie musiał uważać na to, żeby nie został po prostu, mówiąc językiem sportowym, wypstrykany, bo to na pewno nie jest zawodnik, który pójdzie na niego fizycznie i będzie chciał go łamać, tylko będzie chciał go pykać. I na pewno Mariusz nie może mu na to pozwolić i będzie musiał mu przeciwstawić coś, nie wiem, czy siłę, czy po prostu też być aktywny od początku i po prostu się nie dawać. Gdybyś ty stał Mariusza na narożniku, no era Mastera się zbliża, tak? Niedługo, jakiś czas pewnie skończysz karierę, będzie era Mastera. Co byś poradził Mariuszowi, jak boksować z tak ruchliwym zawodnikiem? No ostatnio pytanie, w jakiej pozycji będzie boksował, bo gdzieś tam ojciec Fiurego Tysona mówi, że chciałby go widzieć jako Mańkuta. I ostatnio na przykład Mariusz na zawodnika tu leworęcznego bardzo dobrze robił tak przysłowiowy wózek. Więc lewą zadał, czekał na odpowiedź i swój i wtedy rozwijał, później zaczął mu chodzić prawy i coś. I wydaje mi się, że powinien go bardzo często zaczepiać, angażować i żeby nie dać mu myśleć. Widzisz takiego Mariusza zaczepiającego, angażującego? No ostatnio potrafił zrobić to na sparingu, więc dlaczego miałby tego nie zrobić w walce? Przecież jest to pięściarz niezwykle doświadczony, a on już chyba wszystko w ringu widział i wydaje mi się, że to cała szansa jest w jego głowie. Jak jego głowa będzie wolna od obciążeń emocjonalnych i będzie chciał to wygrać, to może to zrobić. Dobra, Mateusz, to teraz czekamy na twoją walkę, 4 grudnia, no i przyszły rok przełomowy, walką Mistrzostwa Świata, takie jest twoje marzenie? Czyli hat-trick 2-2-1, tak? No to działam. Dzięki.